Dzień dobry. Zapraszam, Michał, na fotel. Ostatni etap leczenia ortodontycznego. To właśnie na tej wizycie zdejmowany jest aparat ortodontyczny i rozpoczyna się ostatni etap leczenia, zwany leczeniem retencyjnym. Ma ono na celu utrwalić efekty osiągnięte podczas leczenia aparatem stałym. Zanim jednak do tego dojdzie, oceniane są efekty leczenia. Lekarz sprawdza, czy zęby są prawidłowo uszeregowane i ustawione w zgryzie zgodnym z normą oraz czy przestrzenie między zębami są pozamykane. Jeśli zarówno lekarz, jak i pacjent są zadowoleni z efektów, można przystąpić do założenia retainera. Pacjentowi się podoba? Bardzo. Jest wiele rodzajów retainerów, jednak w naszym przypadku jest to pleciony, cienki drut. W zależności od upodobań lekarza, drut retencyjny może być założony przed lub po zdjęciu aparatu. Zabieg rozpoczyna się od oczyszczenia zębów od strony języka. Następnie lekarz dobiera odpowiednią długość drutu retencyjnego. Drut jest nakładany na wewnętrzną powierzchnię zębów i podtrzymywany za pomocą cienkich ligatur. Dzięki takiemu rozwiązaniu można przystąpić do klejenia. Pierwszym etapem przyklejenia drutu jest naniesienie wytrawiacza, który ma na celu zmatowienie powierzchni szkliwa. Po około 30 sekundach wytrawiacz jest usuwany. Po dokładnym osuszeniu na drut oraz zęby nakładany jest specjalny klej. Za pomocą lampy polimeryzacyjnej klej jest utwardzany. Po utwardzeniu kleju i ściągnięciu ligatur podtrzymujących można przystąpić do ściągania aparatu. Za pomocą odpowiednich kleszczy ortodontycznych zamki aparatu są bezboleśnie odklejane od powierzchni zębów. Ponieważ na zębach pozostały szczątkowe ilości kleju utrzymującego aparat, za pomocą specjalnego wiertła są one usuwane. Wiertło jest zaprojektowane tak, żeby usunęło wyłącznie klej, nie naruszając szkliwa na zębach. Następnie zęby są piaskowane, dzięki czemu mamy pewność, że nie pozostały na nich żadne resztki kleju oraz usuwany jest osad powstały w trakcie noszenia aparatu. Uszeregowane łuki zębowe, ustawione w prawidłowym zgryzie, wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. Wybór retencji uzależniony jest od rodzaju nieprawidłowości i jej nasileniu oraz wieku pacjenta. Z reguły górny łuk zębowy wymaga dwóch aparatów retencyjnych. Na zęby sieczne od strony podniebiennej przykleja się cienki łuk pleciony. W łuku dolnym zębowym wystarczy podkleić stały retainer od kła do kła. Nie ma konieczności wykonania dodatkowego retainera. Na wyczyszczone zęby już bez aparatu nakładany jest fluor. W końcu po długotrwałym leczeniu ortodontycznym możemy cieszyć się pięknym uśmiechem.